Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj ostatni film z pierwszej płyty na temat Shaiwy, z piątego numeru oczywiście. Zajmiemy się dzisiaj dwoma kolejnymi programami czy raczej Shaiwami. Pierwszą to będzie Mario, klon fantastycznej gry platformowej znanej z konsol. Teraz nie wiem, czy jak nagram ten film, czy Nintendo mi go czasem nie zablokuje, ponieważ z tego co zrozumiałem, to nie ma właśnie dużo ludzi, którzy tam nagrywają cokolwiek na YouTubie od Nintendo. A jeśli już nagrywają, no to chyba. Chociaż nie, może bardziej nie chodzi o blokowanie, tylko bardziej chodzi o to, że trzeba mieć. Czy żeby cokolwiek zarabiać na tych filmach, no to wtedy trzeba mieć pozwolenie od Nintendo. I tam też chyba jakieś 5% z tego zysku jeszcze jakoś tak. No, w każdym razie mi to nie grozi, jak na razie. I drugim shareware'em właśnie będzie C1.2C, najpopularniejsza obecnie przeglądarka plików graficznych i jej największymi zaletami są duża szybkość, wielość, nie wiem czy tak się mówi po polsku, czy może mnogość, nie wiem, obsługiwanych formatów plików, zbudowana konwersja, polecamy, ale uwaga, tylko VESA. To tutaj mamy chyba komputer, który jest kompatybilny z tym. Więc tak, zanim sobie zaczniemy je przeglądać, to skoczymy do numeru. Teraz tak, co ciekawe, Mario to jest, no, jest w kategorii shareware, czyli jest faktycznie sharewarem, ponieważ trzeba było za niego zapłacić $15. Nie wiem, czy dzisiaj można by coś takiego właśnie zrobić, biorąc pod uwagę, że Nintendo raczej pilnuje tych swoich właśnie franczyz i nie pozwoliłoby, domyślam się, wypuszczenie dzisiaj czegoś takiego. No, ale jako, że mamy kompakt z tamtego czasu, no to myślę, że możemy sobie go odpalić. I drugim programem jest właśnie ten C, czy raczej drugim shareware'em. No, to zobaczymy jak to ten. Jak to będzie działać, tym bardziej, że pracuje pod Windows 95. Wprawdzie w trybie DOS, ale posiada własną ikonę. Okej. Dobra, to zaczniemy sobie od Mario. Nie wiem, czy on będzie go instalował, czy odpali go od razu. Tak, to jest właśnie ten Mario, w którego grałem kiedyś dawno temu. Na komputerze kogoś z rodziny. Aha. Tak średnio chodzi tutaj pod Windowsem. Aha, dźwięk jest z speakera. W sensie nie ma dźwięku z Soundbustera. No, tak mi się właśnie gdzieś wydawało, że można było gdzieś wejść do któregoś. A wtedy jeszcze lata 90. to można było sobie pozwolić na coś takiego, żeby tak sobie sklonować po chamsku grę. Nie wiem, czy nie mogli jakieś pieniądze właśnie z tego czerpać, czy bo to na przykład Nintendo jakiegoś tam procesu im nie zrobiło o tą gierkę. No i tutaj trzeba. No właśnie, tak mi się właśnie coś kojarzyło, że tutaj żeby przejść dalej, to muszę poczekać. Aż te ryby właśnie wyskoczą, żeby się od nich odbić. Tak się wydaje, że taka łatwa gra i tak dalej, a tu od razu praktycznie na pierwszym poziomie takie coś. A, i teraz tutaj potrzebuję bodajże, właśnie, muszę się odbić. No jeszcze mam spację, okej. Okay. Tutaj tak samo, trzebałbym właśnie najpierw wskoczyć na tego gumbę, tak? A, zgadałem się i dawaj to. Myślę, że tutaj nie będziemy długo w to grać. Myślę, że większość z was kojarzy tą gierkę. Szkoda, że mi się tak właśnie jakaś dziwnie przesuwa. Może pod DOS-em by to lepiej działało, ale to już nie będziemy marudzić. Dobra, to jeszcze może spróbuję może jeszcze raz. Nie, nawet nie muszę się odbijać.
Zaraz, jak mam to wyskoczyć? A, właśnie, okej. Aha. Dobra, da się odzyskać, bo nacisnąłem właśnie spację i alt w tym samym czasie. No niestety, pod Windowsem to raczej nie przejdzie. A teraz... Teraz idzie sam do przodu. No. A, może się uda nawet dojść do końca? A, znowu ten sam problem. Sorry. Może tutaj mogę wejść? Aha, jestem teraz na początku, tak? Sprytne, sprytne, nie powiem. Dobra, tutaj może sobie przyspieszymy tylko, bo chciałem zobaczyć, czy mi się uda właśnie przeskoczyć ten wodospad. No, niestety nie udało się. Pomyliłem się jakoś sekundę mniej więcej, bo czekałem właśnie 3 sekundy, żeby ta ryba wyskoczyła, ale niestety się nie udało. Dobra, to było właśnie to. Wracamy do menu. No i teraz właśnie coś mniej ciekawego. Zobaczymy sobie tą przeglądarkę graficzną, plików graficznych raczej. Mam tam przygotowane jakieś parę plików graficznych, które powinna wczytać. Zobaczymy, czy się uda. O, wersja nie zainstalowana oczywiście. O, nawet nie trzeba ten... Trzeba instalować, odpala się prosto z płyty. O, tutaj fajnie właśnie mówi ile kolorów i tak dalej, jaka rozdzielczość. Dobra, to tak, spróbujmy sobie może... Tak, ten test, który przygotowałem, jest w tym miejscu. Dobra, to było proste, to jest to z Lwa Leona, co tam gdzieś ściągnąłem. Tutaj mam jakiś malutki obrazek. Aha, nie może się skalować. O, i nawet nie jest w kolorze, bo ten obrazek jest... O, ten też jest w kolorze, szczerze mówiąc. Dobra. O, no tutaj jest w kolorze, a na preview... Nie wiem, może coś chodzi o z ustawieniem grafiki. A, bo jeszcze zobaczę, bo tutaj chyba można w ten sposób. O, teraz jest kolor. Dobra, nic z tego nie zrozumiałem, ale... Dobra. Teraz tak, teraz sprawdzimy, czy to się otworzy. Aha, no nawet szybko. Dobra, jak tak wcisnę. Może w tej. Aha, no to jest ciekawe. Na greberze właśnie widać, a na monitorze już nie mam podglądu. Dobra, tutaj zaś powinien załadować. Dobra. Teraz go ładuję jeszcze. Dobra, i teraz jak myszką właśnie przesuwam, to on tutaj właśnie pokazuje te obszary tego zdjęcia. Dobra. Czyli tak, czyli nawet z takimi dużymi zdjęciami sobie mógł poradzić. To ma chyba coś koło... No, coś koło 900 kB chyba. Ale to już chyba wszystko widzieliśmy. Nie wiem, czy to jeszcze coś można... Czy tutaj jeszcze coś można zobaczyć? No, nawet sporo opcji jest. Jakieś kolory w interfejsie na przykład. Dobra, to myślę, że na tym właśnie zakończymy. Aha, tu jeszcze jest ta konwersja. Jeszcze chciałem tą konwersję właśnie zrobić. Co tutaj możemy zrobić? O, na przykład do tego TIFFa, tego egzotycznego formatu. No niech będzie... A, nie mogę nic innego wybrać tutaj. Nie wiem, TIFF na przykład. Okej, spróbujmy w ten sposób.
Aha, bo jesteśmy na płycie, czyli on tutaj no niestety nic nie będzie mógł zapisać. To tak spróbuję może w ten sposób, że tutaj mu podam ścieżkę absolutną. A, nie będzie może w ten sposób. Dobra. Aha. No niestety. Niestety chyba się nie udało. No tutaj tak jak widzicie, praktycznie jeden mega zajmuje ten obrazek. Tutaj widzę coś zaczął robić, ale chyba mu się to nie udało do końca. Może spróbuję jeszcze zrobić coś takiego. Może to chodzi o to, że ścieżka jest za długa. Może tak, tutaj skasujemy to. Teraz opalimy go z powrotem. Teraz się już na mnie pogniewał całkiem, nie chce się już włączyć. Dobra, to ja zrobię szybki restart i zaraz wracamy. Dobrze, już jesteśmy z powrotem. Drugie podejście do konwersji, czyli tak bardzo mi zależy na tym TIFF-ie. Tutaj nie mogę wybrać innego formatu, czy innych kolorów. Tak, ścieżka absolutna. Nie będzie tak. TIFF. Dobra, jedziemy. A, nie udało się zapisać pliku. Nie wiem, może w takim razie do innego formatu, tylko chciałbym właśnie zobaczyć, czy to się uda. Bo może ja mu ścieżkę dałem złą. Dobra, jeszcze raz. Okej. Okay. No i pójdzie, czy nie pójdzie? Nie. Jest albo jest za duży plik, a teraz to już w ogóle się kolorowo zrobiło. Dobra. To myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy właśnie ten film. W kolejnym filmie przyjrzymy się scenie. A myślę, że właśnie, że zrobię jeden film, spróbuję zrobić tak jak poprzednio, że wybrać może jakieś jedno demo, puścić je i poszukać wam odnośników, gdzie możecie znaleźć resztę tych dem na internecie. Dobra, to dzięki za oglądanie i trzymajcie się, cześć.